Pora na pierwszy quiz w kursie. I tutaj zachęcam Cię do tego, żebyś zastanowił się lub zastanowiła nad prawidłową odpowiedzią. Ja będę każde pytanie czytał, i to jest dobry moment, żeby w tym momencie na chwilę zapauzować film i odpowiedzieć we własnym zakresie. Pierwsze pytanie, jakiego polecenia użyjemy do skompilowania programu napisanego w Java? I mamy cztery możliwe odpowiedzi: Java, Java C, Compile oraz Java X. Prawidłowa odpowiedź to Java. C. klikam następny. Kolejne pytanie. Co oznacza skrót JDK? Java Development Kernel, Java Documentation Kit, Java Development Kit, Java Debugging Kit. I tutaj prawidłowa odpowiedź to odpowiedź numer 3 Java Development Kit. Jakiego polecenia użyjemy do uruchomienia programu napisanego w Javie? Run, start execute java Przypominam, do skompilowania programu używaliśmy komendy java c. Tutaj używamy polecenia java. Co oznacza następujący błąd? W momencie kiedy wpisujemy w konsoli java spacja myślnik version, otrzymujemy informację java is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. I są cztery możliwe odpowiedzi. Zainstalowana wersja Java jest nieaktualna, dostęp do Java blokowany jest przez program antywirusowy. Java nie została znaleziona w systemie, uruchomiony już został inny proces Java. I tutaj prawidłowa odpowiedź to odpowiedź trzecia: Java nie została znaleziona w systemie. W momencie, kiedy zobaczysz taką wiadomość, oznacza to, że Java nie została znaleziona w systemie, czyli prawdopodobnie albo nie została zainstalowana, albo ta instalacja nie została prawidłowo wykonana i po prostu system operacyjny nie może Java znaleźć. Inna opcja jest taka, że Java została zainstalowana, ale wiersz polecenia nie został przez Ciebie zrestartowany. Wtedy trzeba po prostu zrestartować wiersz polecenia i ta Java zostanie już znaleziona w systemie. Czym jest zmienna środowiskowa PAW? To zmienna przechowująca hasła użytkowników, to zmienna definiująca lokalizację plików wykonywalnych w systemie operacyjnym, to zmienna środowiskowa przechowująca historię poleceń systemowych, to zmienna kontrolująca dostęp do sieci bezprzewodowych. I prawidłowa odpowiedź to ta odpowiedź to zmienna definiująca lokalizację plików wykonywalnych w systemie operacyjnym. I właśnie do tej zmiennej środowiskowej PAF należy dodać ścieżkę do Java. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli Java nie znajdzie się w PAF, no to właśnie zobaczymy to, co widzieliśmy tutaj w poprzednim pytaniu, czyli Java nie zostanie znaleziona w systemie. Klikam następny, którego typu używamy do zadeklarowania zmiennej tekstowej string pisany małą literą, string pisany dużą literą, tekst pisany dużą literą, int tekst pisany małą literą. Prawidłowa odpowiedź to string pisany dużą literą. Klikamy następny. W jaki sposób zadeklarować zmienną tekstową o nazwie imię i przypisać do niej wartość Kamil? I tutaj mamy kilka możliwych odpowiedzi. Po lewej stronie za każdym razem mamy dokładnie to samo: string imię równa się, tak więc tutaj już nie będzie żadnych różnic, ale pytanie co powinno być po prawej stronie? Tutaj mamy cudzysłów podwójny, Kamil, tutaj mamy cudzysłów podwójny, ale mamy jeszcze nawias kwadratowy, tutaj mamy po prostu Kamil, tu mamy pojedynczy cudzysłów, czy mówiąc po polsku apostrof, tutaj mamy cudzysłów, ale mamy też nawias okrągły, i tutaj podobnie cudzysłów i nawias klamrowy. Prawidłowa odpowiedź to ta odpowiedź, czyli wartość Podajemy wewnątrz cudzysłowu. Co oznacza skrót JVM? Java Virtual Machine, Java Virtual Model, Java Virtual Memory, Java Visual Machine. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź numer jeden: Java Virtual Machine, czyli wirtualna maszyna Java, która odpowiedzialna jest za uruchamianie programu napisanego w Javie. Co znaczy, że Java jest językiem statycznie typowanym. Typy zmiennych są określane przed wykonaniem programu i nie mogą się zmieniać. Typy zmiennych są określane dynamicznie w zależności od kontekstu, programista musi ręcznie alokować pamięć dla zmiennych, zmienne mogą zmieniać swoje typy w trakcie działania programu. Język statycznie typowany to taki, gdzie typy zmiennych określane są przed wykonaniem programu i nie mogą się zmieniać. Jeżeli zdefiniujemy jakąś funkcję, jakąś metodę, czy jakiś konstruktor, i tam podamy już, jaki typ ma przyjść do metody czy konstruktora, to nie możemy tego typu już zmienić. Wszystko jest dokładnie określane na etapie kompilacji, a nie w trakcie wykonywania programu. Czym jest bytecode? To specjalny typ komentarza w języku Java, który jest ignorowany przez kompilator. To metoda kompresji plików w języku Java. To skrót od Binary Code Encryption, czyli techniki szyfrowania kodu binarnego w aplikacjach Java. To kod pośredni generowany podczas kompilacji kodu źródłowego Java, który jest wykonywany przez maszynę wirtualną Java, czyli JVM. I prawidłowa odpowiedź to odpowiedź ostatnia. To jest kod pośredni. Dzięki temu napisaną raz aplikację możemy uruchamiać na różnych komputerach, w różnych systemach, bo o różnicę pomiędzy tymi systemami czy komputerami zadba już właśnie wirtualna maszyna Java. Klikam Zakończ quiz. Za chwilę zobaczysz swój wynik. Zdobyte punkty 10 na 10. Daj znać, jak poszło Tobie.